Siemann Koldziska z tej Stone i witam was w takim luźnym materiale z Ultimate Team, do którego nagrania zainspirował mnie mecz, który rozegrałem w tym trybie, a konkretnie rodzaj bramek, jaki traciłem, przy których mój bramkarz zachowywał się dość dziwnie, ale już wam pokazuję o co mi dokładnie chodziło. Tutaj widzicie dębele podanie do modrycia. Tutaj w tej akcji nie ma nic nadzwyczajnego dośrodkowania. No i Kosta uderza w kozioł na czerwonym główką, i mój bramkarz w sumie rzucił się w momencie, gdy kosta. Miał dopiero, pojawiło mu się to czerwone, że będzie tak uderzał i przed strzałem się rzucił. Pierwszy raz widziałem, żeby mój bramkarz aż w tak dziwny sposób się zachował. A tutaj dość podobna akcja, ale tutaj powiem szczerze, trochę źle zachowałem się jeśli chodzi o obronę. No ale zobaczcie, znów strzał na czerwonym i bramkarz tym razem jak słup soli stał. Więc bardzo dziwne zachowanie, bo najczęściej przy strzałach głową bramkarze w obecnej edycji gry zachowywali się dobrze. Tylko że ja najczęściej dostawałem strzały od rywala albo na zielonym, albo bez precyzyjnego wykończenia. A tutaj widzicie precyzyjne wykończenie na czerwonym. No i nagle mój bramkarz dostawał dziwnych wylewów. Może to przypadek i akurat tak się zdarzyło w pojedynczym spotkaniu, ale właśnie chciałem się dowiedzieć, czy wam się coś takiego przytrafiło. Może taką bramkę strzeliliście, albo straciliście, bo jest to dla mnie dość interesujące. No zobaczcie, tutaj rzuca się przed strzałem. Bezsensowne zachowanie bramkarza. Gdyby stał do końca. No to z łatwością by to wyłapał, bo ta piłka bardzo wolno leciała, praktycznie prosto w bramkarza. On się rzucił w momencie, gdy nad kostą pojawiło się czerwone przy tym precyzyjnym wykończeniu. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest żaden nowy glitch, bo to by było smutne. Tutaj oczywiście popełniłem błąd, jeśli chodzi o środkowego obrońcę. Niepotrzebnie się nim przesunąłem, no ale Ter Stegen też. No, nigdy nie widziałem, żeby zachował się tak przy dośrodkowaniu i normalnym strzale głową na zielonym. A tutaj był totalnie skołowany, nie wiem, może te strzały na czerwonym jakoś tak działają na bramkarza? Że on totalnie wariuje, no zobaczcie na Ter Stegena, on tylko patrzy jak ta piłka leci mu pomiędzy nogami, żadnej reakcji. No to nie jest jakieś za ciekawe dla mnie, nie gram dużo w Ultimate Team, więc no powiedzmy sobie szczerze, nie jestem specjalistą od tego trybu, dlatego też chciałem sobie taki luźny materiał nagrać, żeby się dowiedzieć, czy to jest standard, czy po prostu miałem takiego pecha. Tutaj rywala bramkarz bronił fenomenalnie Kurtua. Wszystko co się dało wybronił, nie miałem sposobu, żeby go pokonać. To spotkanie przegrałem. Po tym meczu nie byłem jakiś zły. Pier przy pierwszej bramce się zaśmiałem, a przy drugiej no zrobiłem facepalma, bo już nie wiedziałem co się dzieje, ale ogólnie spotkanie na plus, niby przegrane, ale jakoś mnie to zbytnio nie irytowało. Wszystkie strzały starałem się oddawać z pola karnego, ale nawet z najbliższych odległości nie byłem w stanie pokonać Kurtua, a mój Terstegen przy tych strzałach na czerwonym dziwnie się zachowywał, bo jak rywa oddawał normalne strzały, czy tam jeden normalny strzał, no bo widzicie, że miał tylko trzy, no to Egen zachowywał się normalnie, a przy tych główkach wariował. Więc teraz mam takie pytanie do was, czy wam zdarzyło się takie coś, jeśli chodzi o bramkarza, że przy strzale główką na czerwonym zachowywał się dziwnie, jeśli chodzi o animację? Czy może ja po prostu miałem takiego pecha i nie mamy się czego martwić i to po prostu jeden wielki przypadek? No i tyle to by było w tym materiale, liczę na waszą interakcję w komentarzach, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.